Widzę, że już pojawiają się pierwsze osoby. Bardzo mi miło dzisiaj spotkać się z Wami. Mam nadzieję, że będzie nas za chwilkę troszkę więcej. Pewnie czekaliście na tego live'a, który by się pojawił na wydarzeniu. Oczywiście zawsze jakieś chochliki po drodze czyhają i tym razem się też coś wydarzyło i dlatego musiałem zrobić tego live'a na grupie Animal Art, ale poza jakby wydarzeniem. Mam nadzieję, że to nie utrudni nam za bardzo tego spotkania, to znaczy, że za chwilkę się wszyscy tutaj znajdziemy, bo było z tego, co widziałem, sporo osób, które zainteresowanych, tam około 100, czy nawet trochę ponad 100 osób, które chciały wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Także to jest dla mnie też taka miła informacja. Jeszcze chwilkę poczekamy na pozostałe osoby. Mam nadzieję, że macie coś do picia. Jak już wiecie dobrze, tematem dzisiejszego spotkania będzie Sowa Śnieżna. Zdjęcie było wcześniej. Nie musicie, słuchajcie, bo tu widzę, że na przykład Elżbieta napisała, że, czy kliknęła, że chce wziąć udział w wydarzeniu. Nie trzeba klikać, wystarczy po prostu wejść bez niczego na tą transmisję. Dzisiejszym tematem jest właśnie Sowa Śnieżna. Jest to, jak samo zdjęcie widzieliście wcześniej, więc i było udostępnione wcześniej, i ten temat jest relatywnie prosty, ale nie dajcie się nabrać. Wiadomo, że troszkę tutaj różnych sytuacji będzie takich, które sprawią nam trudności. No i cóż, trzeba będzie się tego nauczyć. Żeby ten temat nam wyszedł w taki sposób, żeby finalnie ta nasza akwarela wyglądała w ten sposób, że ona jakby jest stylistycznie całością, że nie ma jakichś różnic między tłem, tyłem, backgroundem, a przodem, tą sobą, to musimy ją malować w określonej kolejności, w określony sposób. I zaczniemy malować właśnie od tyłu. Ale zanim zaczniemy oczywiście malować, to jeszcze będziemy wspólnie rysować, bo no, ja zawsze staram się rysować wspólnie z Wami. Bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Także napiszcie w komentarzach, jeżeli byłyby kolejne takie spotkania, to czy chcecie jakby pominąć ten etap rysowania, bo każdy z Was już sobie wcześniej przygotował rysunek i tylko czeka na malowanie, czy wolicie jeszcze, na przykład część z Was chciałaby jednak zobaczyć, jak to jest rysowane i wspólnie ze mną rysować. To też bym prosił o taką informację. Co jeszcze? No i okej, wracając do tego malowania. Najpierw będziemy malować tło, także pomalujemy sobie to tło w technice mokre w mokre, czyli najpierw nałożymy wodę i na tą przestrzeń całą poza sobą, a później będziemy malować całą sobę. Dobrze, słuchajcie, to widzę, że powoli się zbieracie. Myślę, że będziemy zaczynać. Samo rysowanie też potrwa z jakieś 20 minut, 15-20 minut, zakładam. Może szybciej, zobaczymy. Więc osoby, które się spóźniły, no, będą musiały gonić. Razem z panem rysować, pisze Marzena. Dobrze, wszystko. Ewa też, hej, jak tam, hej, jak tak, lepiej razem. Dobra. To piszcie, żebym wiedział, czy wolicie właśnie, żeby pomijać ten etap rysowania przy kolejnych tego typu spotkaniach, i od razu malować, czy właśnie, żebym też rysował najpierw i wy możecie wtedy podejrzeć, jak ja rysuję, może wam to coś ułatwi. Okej. No tak widzę, że pierwsze komentarze, jakie się pojawiają, to są takie, że wszyscy chcecie, żeby ten rysunek jednak był. No to dobrze. To minus tylko tego jest taki, że to troszkę cały ten proces się będzie jakby przyciągał, no bo wiadomo, to jest dodatkowy czas na rysunek. Okej, słuchajcie, ja teraz przełączę widok ze mnie na akwarel, na papier, który już mam tutaj przygotowany i ułożony. Nie zrobię tego w taki bardzo ładny, elegancki sposób, typu klik i już muszę po prostu przestawić telefon, więc dajcie mi chwilę.
Generalnie tak ustawiam, żebyście przede wszystkim widzieli kartkę. Będę mówił, jakie kolory używam, więc to nie jest tak, że nie będziecie widzieć, jakie są kolorki. Może nie będzie wszystkiego widać, no bo tutaj jest ta paleta gdzieś. Sekundkę, przystawię. Coś, jeszcze sekundę. Cyk. Coś tam będzie widać, nie za dużo, ale będzie widać. Natomiast najważniejsze i tak jest, żebyście dobrze widzieli, jak maluję. Najpierw zaczynamy oczywiście od rysunku. Ja zawsze zaczynam od takiego podziału kartki na tak wzdłuż osi pionowej i osi poziomej. Rysuję te znaczniki takie bardziej, nie ciągnę tego na całą długość kartki, tylko takie znaczniki na taśmie. I w tym momencie mam podzieloną kartkę na takie cztery ćwiartki. I to samo robię z tą kartką. A jak mi się nie chce rysować, to po prostu zginam. Wtedy mam eleganckie linie, wiadomo gdzie co jest. I wtedy na przykład bardzo widać po zgięciu kartki, bardzo dobrze widać, że po zgięciu kartki, że horyzont jest troszeczkę poniżej połowy. Jedna ważna rzecz, jeżeli robimy coś takiego, bo musimy pamiętać też o czymś takim, że mamy określony format, proporcje, nawet nie format, proporcje kartki, na której malujemy, i mamy proporcje zdjęcia. I niektórzy z Was mogą mieć, i na pewno tak jest, macie przecież różne te proporcje kartki, i w związku z tym nie zawsze będzie to przełożenie takie samo. Może się okazać, że na przykład kartka jest 16 na 9, jak w telewizorze, a zdjęcie mamy 4 do 3 wydrukowane, więc. Chodzi o te proporcje, więc zwróćcie na to uwagę, żeby się na tym etapie nie potknąć. Witam, witam. Tutaj Kasia pisze, witaj. Danusia też pisze, hej. Cześć dziewczyny. Witam, witam wszystkie. Dobrze, kochani, to zaczynamy. Zaczynam od linii horyzontu. Okej. Ustawiłem ją troszeczkę poniżej środka mojej kartki. Okej. I teraz ja tutaj widzę na tym zdjęciu, po zgięciu właśnie tej kartki, że głowa jest w tej prawej górnej części zdjęcia, więc też tu będę sobie mniej więcej lokalizował podczas rysowania tą głowę. Mam nadzieję, że coś widzicie z tego rysunku. Na razie, słuchajcie, to jest ważne, ponieważ wszystko, co będziemy malować, jest jasne. Tak naprawdę jest niewiele miejsc ciemnych, generalnie większość jest jasna. To ten rysunek nie może być za mocny, bo on będzie bardzo później przebijał spod akwareli. Część się wygumuje, ale część tego rysunku może, tego ołówka może zostać. Dlatego rysujemy delikatnie. Okay. Nie śpieszy się z tym rysunkiem, bo jeżeli w tej fazie rysunku popełnimy jakieś takie kardynalne błędy, tu mam na myśli proporcje, tego typu rzeczy, to będzie pokutować do końca naszej pracy. I choćbyśmy namalowali na końcu mega fajną akwarelę, to każdy, kto zobaczy akwarelę, stwierdzi, kurde, tutaj jest źle, tu jest źle, tu jest źle. Nikt nie będzie patrzył na to, jak ładnie się rozlała farba, jakie fajne użyliśmy efekty, jak to dobrze nam wyszło tym razem, jak ona jest lekka, jasna. Każdy powie, to za długie, to za krótkie, to coś tam, nie? Więc bardzo jest ważne, żebyśmy na tym etapie rysunku dopracowali detale, proporcje. Ok.
To i z tyłu jest jeszcze takie, ono jest rozmyte, dość takie zblurowane skrzydło z tyłu jeszcze, nie? Pamiętajmy, żeby je też delikatnie zaznaczyć. Ono nie musi być nie wiadomo jak narysowane, ale żeby było. Przy malowaniu je użyjemy też tego fragmentu. Cyk, cyk. Tu jeszcze jest coś takiego. Tu jest bardziej na bok. Tutaj jest tu. Tutaj na końcu, po lewej stronie jest cały set lotek, piór, które też będą później fajną robotę robiły, jak będziemy malować. Warto je gdzieś zaznaczyć wyraźnie w miarę. Zdjęcie referencyjne powinno być w wydarzeniu. Z tego co pamiętam, tak to było robione. Był tam link w wydarzeniu umieszczony. Musicie wejść na grupę Animal Art, bo tutaj Basia się o to pyta. Musicie wejść na grupę właśnie Animal Art, znaleźć na górze w grupie kategorię, zakładkę wydarzenia, wejść w dzisiejsze właśnie wydarzenie i tam powinno być zdjęcie referencyjne. Tutaj z prawej strony na dole jest jakaś padlinka, ona jest dość mało czytelna, co to tak do końca jest, jedynie czerwień krwi sprawia, że nie mamy wątpliwości, że tutaj sowa się pożywia. Ten temat miałem też na zajęciach moich w Opolu z akwareli, ja prowadzę właśnie takie zajęcia i były różne koncepcje, od jakiejś myszy, po małą sowę, bo to są warunki arktyczne i tam nie ma zbyt dużo wyboru, więc z głodu można zjeść swoje dziecko. Padły takie hasła przynajmniej. Co to jest? Myślę, że nikt do tego nie dojdzie, ale na pewno jakieś jedzonko. Kto tam zaspał na 18? Dobra, słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy do głowy, to teraz tak, co jest jeszcze ważne, żebyśmy sobie pozaznaczali te wszystkie cętki, te przebarwienia tych piór, dlatego że później podczas malowania i tak będziemy mieli dużo różnych trudności, albo będziemy musieli zwracać uwagę na kilka rzeczy, o których będę Was starał się informować, więc żeby sobie dodatkowo nie dokładać, to dobrze jest po prostu na tym etapie szkicowania pozaznaczać te rzeczy. I to jest tak, ponieważ one będą ciemne, no wiadomo, widać choćby ze zdjęcia, to możemy w miarę odważnie to narysować, w sensie nie musi być leciutko. I też to są takie markery umowne, takie łezki, nie? Przypatrzcie się, jak wygląda taki jeden obiekt, one są takie łezkowate troszeczkę i w miarę podobnie taką łezkowatością powtórzmy ten znak. Tutaj naprawdę nie chodzi o to, żeby każdy rząd oddać, przecież nikt nas nie będzie narysować, przecież nikt nas nie będzie z tego rozliczał, chodzi o wrażenie na końcu, tak? Nasza akwarela finalnie na końcu, nasza praca musi mieć to coś, co sprawi, że nikt nie będzie się dowalał do jakichś tam brakujących lub niebrakujących ilości upierzenia. Dlatego nie dajmy się zwariować.
W ogóle to też jest taki temat, który się powtarza u mnie na zajęciach. Widzę, szczególnie osoby zaczynające mają ogromną potrzebę, chyba ja to tak intuicyjnie widzę, czuję, udowodnienia sobie samemu, że potrafimy coś zrobić. Że w sensie, że potrafimy rysować, że potrafimy malować i za wszelką cenę ludzie malują, rysują wszystko, każdy jeden elemencik. No i super. Można tak robić oczywiście, tylko tak, w przypadku malarstwa stajemy się później zakładnikami, niewolnikami sytuacji, bo jeżeli dajemy za dużo takich informacji w postaci rysunku, to później przy malowaniu też będzie taka potrzeba, żeby jakoś się do tego odnieść. I okej, on będzie później ta praca, ten obrazek będzie zgodny w jakimś stopniu z tym, co mamy na zdjęciu, ale być może kosztem lekkości, wiarygodności, być może kosztem malarstwa, takiego malarskości, może w ten sposób. Dlatego taka moja uwaga, sugestia. Słuchajcie, przetwarzamy. Naprawdę nie chodzi o... Możecie sobie robić oczywiście takie ćwiczenia rysunkowo-malarskie, gdzie będziecie sobie tam robić 1:1, w porządku. Ale próbujcie też wejść do tego w ten sposób, żeby przetwarzać to, co widzicie. Nauczyć się znajdować esencję, syntezę tego, co widzicie i przekładać to później w formie skróconej, takiej wrażeniowej na rysunek, ale też na akwarele, bo to jest jedyna, na malowanie, bo to jest jedyna droga do tego, żeby finalnie nasza praca była lekka i malarska. Żeby tak było, musicie powtórzyć tą czynność, rysowanie, malowanie x razy, bardzo dużo i dopiero wtedy, niestety inaczej to się nie uda, dopiero wtedy są właśnie takie, powstają takie rzeczy, o których ja mówię, lekkość, malarskość, wrażeniowość bardzo pozytywna i to przede wszystkim chodzi o to, żeby dużo, 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 bardzo dużo malować, rysować. Nikt za Was tego nie zrobi, oglądanie filmików też za Was tego nie zrobi, także bardzo się cieszę, że dzisiaj się tutaj spotykamy i wspólnie malujemy. I też możecie zadawać pytania w międzyczasie, jeżeli chcecie. Ja staram się co jakiś czas zerknąć na telefon i tam, jeżeli się pojawi jakaś informacja nowa to i ją nie przeoczę, to spróbuję odpowiedzieć na nie. Mam nadzieję, że jesteście mniej więcej w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o rysowanie, jak ja. Jeżeli dalej, no to jeszcze lepiej, super. To zrobicie sobie chwilę przerwy, poczekacie na mnie, ale jeżeli jesteście w tym samym miejscu, no to super. Dobry wieczór, Halina. Okej. Tutaj zwróćcie uwagę, jak będziecie rysować tą część, ten tors, nazwijmy to, że przede wszystkim w tym miejscu przebiega podział tego ciała na dwie części, na lewą i prawą, więc to jest pierwsze, co możemy zaznaczyć. Później mamy jeszcze takie dwie bruzdy z lewej strony, 2 do 3, to tam w zależności od tego, jak na to spojrzymy. Z prawej zrobię 2. Thank you.
większości tak będziemy, większość rzeczy w tej dolnej części będziemy określać już malując, więc już nie wchodzę w taki bardzo konkretny szczegół. Bardziej mi chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, gdzie są skrzydła, gdzie jest korpus, gdzie są te lotki z tyłu, te pióra z tyłu, no wiadomo, głowa, padlinka. Jeżeli ktoś tej padlinki nie chce malować, rysować, no to słuchajcie, możecie ją ominąć. Też nie ma takiej potrzeby, można po prostu rysować i później namalować samą sowę bez tej uczty. Dobra, z grubsza tutaj już tak jest, jak ma być. Głowa. Jeszcze tylko parę rzeczy związanych z głową. Dziób jest na końcu ostry, więc warto zaznaczyć to. Tutaj rysowałem sobie wcześniej półkolem taką linię. Głowa to jest, generalnie to jest koło. Tutaj idzie nie linia prosta, tylko lekki łuczek, jak na globusie. Teraz, co jest ważne, słuchajcie, żeby to spojrzenie wyszło nam nie na wprost nas, tylko pod kątem, to patrzcie na tą odległość od krawędzi głowy do tego miejsca, do początku, do miejsca, gdzie się zaczyna oko, jest krótsza, mniejsza jest odległość niż z prawej strony. Jeżeli tu zrobicie krócej, a tutaj zrobicie więcej, to będziecie wrażenie, że to jest przechylone, znaczy, że to jest obrócona głowa, nie? W tym sensie. Ja zacząłem sobie może jeszcze tutaj, gdzieś od prawego oka. Kształt taki migdała chyba, tak to się mówi. I źrenica nie jest kropką, tylko jest, no jest taką konkretną, konkretnym, nie jest małą kropką, tylko jest konkretnym punktem dużym. OK. I teraz lewe oko, trudniejsze, bo nie jest całe. Rysujemy je w ten sposób, że robimy tutaj taki fragment, taką łezkę. Sekundkę tylko sprawdzę. Okej. I tutaj ja sobie trochę dodaję drugą, sobie dodałem drugą źrenicę. Ona gdzieś być może tutaj lekko jest mniej zaznaczona, ale ją bardziej wyraźnie zaznaczę, dlatego że wiecie, jak to jest na zdjęciu, wszystko się broni, a w rzeczywistości już może być różnie. Nie? Więc w sensie na akwareli może być trudniej to zrobić tak, żeby to wyglądało sensownie. Nie wiem, czy to oko nie jest trochę za duże. Dobra. Słuchajcie, dajcie znać, czy macie już narysowane. Okej, słuchajcie, w międzyczasie warto sobie sprzikać wodą farby, bez znaczenia, czy to są tubki, czy to są kostki. Dzięki temu, że sprzikamy wodą farby, ona za chwilkę, ta wilgoć, ta woda wejdzie w strukturę farby, ten pigment się jakby stanie bardziej miękki, łatwiejszy w podawaniu, w aplikowaniu na kartce. Więc to jest też taka dobra, takie ABC warsztatu akwarelisty. No, dzięki za to, że to piszesz. Dobra, to przechodzimy, słuchajcie, dalej.
Okej, okay, słuchajcie, będziemy teraz zaczniemy malować. Pierwszy etap to jest tło. Malujemy zawsze od tyłu do przodu, czyli od trzeciego planu do pierwszego i od jasnego do ciemnego. To jest taka podstawowa zasada. Najpierw, zanim zaczniemy malować, nałożymy sobie wodę. I teraz wodę nakładamy do linii horyzontu, tak? Tu mamy taką, na zdjęciu bardziej widać, linię horyzontu. Omijamy sowę, czyli wokół głowy sowy. Okay. OK. Jeszcze od góry poprawię, żeby nie podeschło. Czasami jest tak, że z góry woda. Bo jest, kartka, słuchajcie, nie wiem, czy o tym mówiłem, chyba nie mówiłem. Kartka nie leży u mnie płasko na stole. Zawsze sobie coś podkładamy. A w moim przypadku jest to ręcznik papierowy, może być taśma, cokolwiek. Kładziemy sobie byle, to przynajmniej te 4-5 cm. Deska była uniesiona do góry. Wtedy woda będzie fajnie spływać powolutku w dół i będzie ciągnęła nam też pigment i będzie robiła pewną część pracy malarskiej. Ok, na to tło nałożymy sobie kolorek. Ok, teraz tak, ja będę używał lawendy. Jeżeli nie macie lawendy, to możecie użyć ultramaryny. I do tej lawendy dołożę szarość pejna. Tylko szarość pejna mam świeżo wyciśniętą, jak tylko lekko dotknę, to mam tego milion. Ok, jeszcze taka jedna rzecz. Potrzebuję kartki do kolorów, żeby sobie sprawdzać. Ok. Jak patrzymy na zdjęcie, to mamy tutaj linię nieba. To tu jest taki wyraźny też pasek, które nam coś mówi, coś ciemniejszego tam jest. Ciężko powiedzieć, czy to jest linia lasu, czy to jak to jest jakaś północ, to chyba nie. Jakieś góry, nie wiem, cokolwiek, coś tam jest. Najpierw położymy na cały ten obszar ten jaśniejszy kolor. I musimy go położyć na tyle szybko, żeby nam nie wyschła ta farba, ale nawet też nie podeschła, dlatego że jak podeschnie nam ta kartka, to ta farba już też będzie gorzej się rozprowadzać, nie będzie się równomiernie rozprowadzać. Dlatego musimy w miarę się z tym sprężyć. Ok, nałożyliśmy farbę z jakąś tam określoną ilością jednak wody, więc całą tą część mamy jeszcze teraz wilgotną. I dalej pracując w technice mokre w mokre, dołożymy sobie drugi pasek, ten ciemniejszy, czyli znowu do tego, co im mam, dołożę sobie troszeczkę, już dużo mniej lawendy. A wy możecie, jeżeli nie macie lawendy, to też na przykład ultramaryny, cobalt blue. I do tego, generalnie chodzi o to, żeby ten kolor był taki lekko stalowy, on jest taki zimny, chłodny. I do tego dołożymy sobie więcej tym razem szarości pejna. Czyli nie wiem, czy widzicie, ale tutaj z prawej strony mam, przełożę tutaj. Sprawdzę sobie na kartce. Jeszcze musi być ciemny. Ok. I lecimy. Teraz tak, co jest ważne, to jest ta linia górna jest nad głową sowy. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk.
Ok, tu mam taką sytuację, że mi się trochę zalewało, więc ja sobie to pędzelkiem z wodą wyrównuję i chusteczką zwykłą wybieram, żeby znowu odzyskać ten poprzedni kształt. Ok. Dobra. Dla pewności delikatnie skropię sobie całą tą część, dlatego że ta górna część już podsycha delikatnie. Taką mgiełką nie psikamy w dół w stronę pracy, bo zrobią się różne rozgryzgi, tylko bokiem. Niech taka mgiełka sobie opadnie. Nie za dużo, kilka razy wystarczy. I teraz jeszcze być może sobie ten kolor przyłamię jakimś fioletem, żeby to nie było zbyt takie same, nudne. Ultramaryny trochę. To już według, słuchajcie, uznania, nie? Jeżeli ktoś nie chce, nie musi. Okej. Ok, i teraz tak, bierzemy pędzelek, ja biorę coś takiego. I daję go do wody, a później odsączam go z tej wody, dlatego że ma być wilgotny, a nie ociekać. I od dołu podjeżdżam pod krawędź tej linii, żeby ją w ten sposób zmiękczyć. Żeby nie była zbyt mocna, bo na zdjęciu też jest rozmyta i jest taka delikatna bardzo. Tu się trochę wody zebrało, więc ją zbieram. Tutaj tak samo. I znowu do wody i odsączam nadmiar tej wody i od dołu podjeżdżam i zmiękczam dół krawędzi. W międzyczasie, ponieważ to wszystko jest mokre, to jeszcze pracuje. Te kolorki się będą przenikać. Będą jakby troszkę słabsze finalnie. Chcielibyśmy na pewno uzyskać taką wrażeniowość, że pada śnieg. Jak to zrobimy? Zrobimy to używając, ja przynajmniej tak robię, używając dwóch takich technik. Pierwsza to jest po prostu wkładam palce do wody i póki jeszcze jest wilgotna ta kartka, skrapiam tą wodą strukturę tego tła. I to nam daje takie krople, które będą, daje nam takie płatki śniegu, które jak przypatrzycie się na zdjęciu, są gdzieś z tyłu. One są prawie, no są widoczne, ale bardzo minimalnie są widoczne. I to nam daje właśnie to skropienie. Plus takiego sklepienia jest taki, że on jest przypadkowy, randomowy mocno i to wszystkie rzeczy, które właśnie się dzieją w akwareli w taki sposób nie do końca celowy, wyglądają dużo lepiej niż jak tam sami za chwilkę będziemy coś dodawać. Teraz drugą rzeczą, drugim takim konkretniejszym podejściem do tematu. Katarzyna pisze, czy nagranie będzie dostępne. Tak, będzie dostępne na tej grupie, w każdej chwili będzie można wrócić i je obejrzeć. Okej. Drugą rzeczą, jaką robię, ale to zaczynam od góry, w tej górnej części, gdzie już się zrobiło bardziej sucho,
To jest takim pędzelkiem do farb olejnych lub czekajcie, takim lub takim pędzelkiem. One są szczeciniaste, bardzo twarde. Wkładam je do wody, też odsączam ten nadmiar wody i zaczynam, szczególnie to będzie widać w tych ciemniejszych częściach, ale zacznę od góry, gdzie jest już bardziej sucho, bo jak będziemy to robić na mokrej kartce, to nie będzie to widoczne. Zaczynam wybierać wodą pigment po kilka razy i tutaj jakby do wody odsączyć. Cyk. I w ten sposób jeszcze chwilka. Tam na dole jest zbyt mokre jeszcze. Mogę sobie zamienić pędzel też na chwilkę na większy. Trzeba powtórzyć tą czynność 2-3 razy przy każdym takim obiekcie, płatku. Za drugim razem już będzie bardziej widać, za trzecim już konkretnie. Płatki nie tylko pionowo dajemy, możemy je też zrobić pod kątem. Takie większe, no bo większe też są. Za chwilkę wrócę do mniejszych. Fajnie wygląda właśnie takie różnicowanie wielkości tych płatków, bo wtedy te większe się kojarzą, że one są gdzieś blisko, że to jest jakaś zawierucha też. Okej, nie wszystkie muszą być mocne. Teraz troszkę podłubię tym mniejszym. I musimy to robić do momentu, dopóki jest kartka mokra. Jak ona nam podeschnie albo wyschnie, to już tego nie zrobimy. To znaczy, uda się też wydrapać, ale nie będzie to finalnie miękkie. Ten płatek nie będzie miał miękkich krawędzi. Tylko będą takie ostre, wyraźne i to już tak inna wrażeniowość jest wtedy. Oczywiście można używać płynów maskujących, kropić. No, tam sobie nałożyć ten płyn w tych miejscach, gdzie chcemy mieć płatek śniegu. Ale jak dla mnie nie wygląda to naturalnie finalnie. Jest to białe, no bo wychodzi biel kartki. Jest też to ostre, no bo po zdjęciu płynu ta plama jest konkretna, ma konkretne krawędzie i takie rozwiązanie mi się akurat, jak dla mnie, bardziej jest optymalne. Oczywiście każdy ma prawo używać takich rzeczy, jakie w danym momencie sprawiają mu radość i przyjemność. Więc jeżeli chcecie używać płynów, proszę bardzo. Więc kluczowe w tym jest, żeby nie było za dużo wody na pędzlu, bo jak wody będzie za dużo, to ta woda nam spłynie na kartkę i będą się tworzyły takie grzyby, kalafiory. Wiecie, o co chodzi. Jeszcze chwilka, tu przy tym tle. To jest tak, nie na każdym papierze wyjdzie Wam ten efekt dobrze. Nawet wśród bawełnianych papierów są lepsze i gorsze. A jeżeli nie macie bawełny, to niestety możecie się spotkać z dużym problemem. Właśnie ta możliwość wygumowywania, odejmowania wodą tego, co namalowaliśmy, jest bardziej możliwa, łatwiejsza na papierach bawełnianych. Istotna też jest gramatura papieru, żeby to był papier raczej grubszy, przynajmniej 200 gram, ale najlepiej 300, bo przy cieńszych papierach możecie mieć dziurę po prostu. Możecie przeskrobać się na drugą stronę. Jeszcze chwilka i zaraz działamy. Jeszcze pokropię lekko. Szczególnie w tej dolnej części. Będzie taki efekt zawieruchy śnieżnej.
Musimy na tyle dużo tego zrobić. Musicie na tyle dużo tego, przepraszam, tam czytam, co piszecie. Na tyle dużo tego, tych płatków zrobić, żeby to jednak była ta wrażeniowość śniegu. Nie mogą być 3-4 płatki, dlatego jeszcze chwilę się tutaj z tym bawię. Ok. Nie wiem, czy widzicie. Trochę to przybliżę. Coś takiego. To jeszcze będzie się zmieniało za każdym razem, jak papier schnie i w końcu finalnie staje się suchy, to do momentu, aż wyschnie, jeszcze zachodzą zmiany. To jest właśnie bardzo ciekawe w akwareli. Dlatego się mówi, że akwarela to jest taka żywa technika, bo tutaj cały czas, dopóki nie wyschnie nam ta część, będą zachodziły zmiany. To mam na myśli, kolor troszeczkę się rozjedzie, będzie jaśniejszy. Te plamy, które tutaj próbujemy, ten płatki śniegu zrobić, mogą się powiększyć, albo zaniknąć mogą. Jeżeli próbowaliśmy to zrobić w bardziej mokrej części kartki, to woda nam wpłynie w to miejsce i nam to zniknie. Więc dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Ja to lubię, bo akwarela nigdy nie jest przez to nudna. Trzeba być zawsze skoncentrowanym. Wierzcie mi, że ciężko się mówi jednocześnie i maluje. I niestety te prace, które są właśnie na jakichś warsztatach, z reguły są troszkę gorsze niż jak mam taką możliwość malowania u siebie, dla siebie w studio czy i tak dalej. No wiadomo, wtedy jest pełna koncentracja i uwaga na proces. Ale czasami potrafią te prace też zaskoczyć i pomimo tego, że są z jednej strony omawiane, to jednocześnie potrafią wnieść taki ciekawy element jakiejś świeżości albo czegoś innego, że też mnie zaskoczą. Różnie z tą akwarelą. Ja maluję często dany temat po 2-3 razy z różnych względów i powiem Wam, że wcale nie jest powiedziane, że za pierwszym razem jest najlepiej, albo za drugim, czasami za trzecim, czasami właśnie za pierwszym. Różnie z tym jest. To troszkę jak w pokera, zależy jakie karty nam przyjdą. Więc to jest tego typu sytuacja. I zależy wszystko od tego, jak kilka zbiegów okoliczności plus nasze umiejętności wpłyną na to, że to, co powstanie, wygląda super lub mniej super, nie? Dobra, słuchajcie. Ja zakładam, że jesteśmy w podobnym miejscu. To znaczy, mamy już tak. Mamy background, mamy te tło, trzeci plan. Zróżnicowaliśmy go w ten sposób, że przynajmniej się staraliśmy zrobić górną część, tak jak jest na zdjęciu tutaj, ten pasek jaśniejszy. U mnie w prawej części, po prawej stronie jest bardziej wyraźny ten kontrast niż z lewej. Tu się troszkę zginęło. No, to nie, mówię, to nikt nie będzie widział tego zdjęcia, tylko każdy będzie widział tą pracę, więc będą się ludzie odnosić do tego, co tu się dzieje, więc nie musimy się aż tak tym przejmować. Więc mamy podzielone to właśnie w ten sposób, że jest na górze jaśniejszy pasek. Tutaj mieliśmy ten duży, szeroki taki pas, ciemniejszy. On musi być troszkę ciemny i troszkę wyraźny, dlatego że ten pas będzie kontrastował, będzie dawał nam kontrast, przepraszam, szczególnie do głowy sowy, która jest tak prawdę powiedziawszy biała, więc tutaj niewiele się dzieje. Więc jeżeli to byłoby za jasne, to ta głowa nie będzie miała takiej ekspresji intensywności, nie będzie tak świecić, że tak powiem, tą bielą. Musi być tutaj wokół ciemniej troszeczkę. Dobrze, ja sobie teraz tak. Teraz bym chciał przejść trochę niżej. Nałożymy sobie teraz kolor tutaj na tą część dolną. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie proszę, ja chętnie odpowiem. Okej, jeszcze chwilkę. Dobrze. Znowu będziemy pracować w technice w mokre, czyli znowu sobie nałożymy wodę tutaj wokół sowy i nałożymy kolor bazowy. Generalnie tu są chłodne tonacje. Kolory to jest bardzo subiektywny temat. Każdy z nas widzi troszkę inaczej odcienie, każdy ma inną wrażliwość i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tutaj musicie sobie troszkę według uznania te kolory dozować. Ja pewnie w jakimś stopniu będę delikatnie bazował na tych kolorach z góry, bo fajnie jest, jak cała praca gdzieś ma, te wszystkie kolory się gdzieś przenikają, gdzieś jest wspólny mianownik. Ale to będzie tylko tak 15-20% i dołożę do tego pewnie albo ultramaryny,
i szarości pena delikatnie, albo na przykład lawendy. Dobrze. Czyli woda. Słuchajcie, zaczynamy od wody. Omijamy sowę, skrzydełko. Po padlinie od góry na pewno nic się nie stanie, jak przyjdziemy, bo tu będzie coś ciemnego. Tutaj gdzieś jest ten śnieg. Okej. Zyskuję kawałki, żeby nie podeschły. Trochę sobie tutaj jeszcze dodaję jakichś takich dodatkowych elementów. Okej. Okay. Na zdjęciu tego nie ma, ale ja zrobię taki myk, który mi się zawsze sprawdza, czyli w dolnej części, dolną część troszeczkę przyciemnię i wtedy jest taka wrażeniowość, że jest przód jest bardzo wyraźny, a to, co jest z tyłu, jest taki troszkę ciemniejszy, a to, co jest z tyłu, jest jaśniejsze. No, to jest taki myczek. Czy na dole tło? Czy ta na dole, aha, czy ten kolor na dole jest czymś przełamany? Tak, jak wspominałem wcześniej, używam chłodnych kolorów, czyli to jest lawendy troszkę, trochę ultramaryny, trochę szarości pejna i generalnie takie kolory tutaj nałożyłem z bardzo dużą ilością wody, bo ten kolor ma nie być dominujący, tak jak na zdjęciu jest to wszystko bardzo jasne. Ok, słuchajcie, to teraz tak. Suszymy całość. Przejdziemy sobie za chwilkę do fazy drugiej, czyli malowanie sowy. Tło mamy już ustawione. Żeby przejść do fazy drugiej, nie możemy mieć nic mokrego w tle, dlatego że wtedy kolor na przykład tych ciemnych punktów na skrzydłach czy w tej części mógłby no, pójść, przelać się w strukturę śniegu czy tam w strukturę nie ma. A nie chcemy tego, więc suszymy całość, a tak słuchajcie, to ma być suche, czyli nie
lekko wilgotne. Jak widzicie, że katka pofalowana, jak ją dotkniecie, jest chłodna, to znaczy, że dalej jeszcze jest mokra, że trzeba ją suszyć. Ok. W tej lewej części głowy jest taka większa puszystość. Widoczne są jakby takie piórka i tego typu rzeczy. Ja spróbuję oddać tą puszystość, ale w inny sposób. Nie przez dodawanie poszczególnych tam piórek, kreseczek i tak dalej, bo to takie wyliczanie z reguły źle się kończy. Najzwyczajniej na świecie biorę pędzel, moczę go w wodzie, odsączam większą ilość wody i troszeczkę stopniowo zmiękczam tą lewą krawędź. Czynność trzeba powtórzyć. Przy okazji górę też sobie troszeczkę oczyszczę, bo farba mi spłynęła niżej niż planowałem. Akurat ten papier średnio się gumuje.
Okej. Teraz będziemy nakładać kolor bazowy, taką podmalówkę w tej przestrzeni tutaj, na korpusie. Troszkę tutaj pod skrzydłami, być może w tej okolicy. Głowę na razie zostawiam. Generalnie głowę zostawiam na sam koniec, jako wisienkę na torcie, więc dopracujemy na samym końcu. Okej, najpierw woda. Okej. I generalnie tutaj są, przynajmniej jak ja to widzę, ciepłe odcienie, więc używam yellow ochry. Za chwilę przełamię jeszcze innym kolorkiem, ale na razie, póki jest jeszcze mokra, mogę spokojnie aplikować. Okej. Troszkę ultramaryny. Okej. Okej, a do przyciemnienia. To też jest takie miejsce pod skrzydłem, gdzie jest dość wyraźnie przyciemnione.
Teraz cieniutkim pędzelkiem. Pokładam troszkę tych centków tutaj na tych lotkach. Tylko musi być tak. Ponieważ to jest mokre, to kładziemy pigmentem. Widać, że to jest trochę tego pigmentu. OK, jeszcze raz w tej części przyciemnię, czyli dużo pigmentu. Wszystko jest mokre, więc mogę spokojnie kłaść pigment. Teraz tak, przejdziemy tutaj do tej krwawej jatki. Nałożę najpierw trochę wody przypadkowo i na to czerwony. Tylko ten czerwony przełamie jakimś, no, tą szarością pejna powiedzmy. Niebieski, ultramaryna dokładnie, sama woda. I od góry szarość pejna. I łączymy to, ten czarny z tym czerwonym. Tego jest kluczowe, żeby to malować, póki jest mokre. Tu będzie zaraz spływać, więc troszeczkę będę musiał to skrócić. Ostatnio odkryłem chińskie pędzelki, takie. Cieniutkie, cudowne do detalu. Lepsze od wielu, wielu droższych odpowiedników. Tutaj jest taki, ja nie wiem, piórko, włosek. Coś tam można podokładać. Jak widzicie, moja padlinka różni się troszeczkę od zdjęcia, ale granie chodzi o zachowanie tej wrażliwości estetyki akwarelowej, czyli finalnie ten obiekt wizualny złożony z tą sobą powinien dać informację, że chyba to jednak jest jakiś krwawy, może to jest jakieś zwierzę, skoro to jest sowa i tak dalej, może jakaś padlina. Mi bardziej na tym zależy, na pewnej przestrzeni na dopowiedzenie sobie, niż na powiedzenie wszystkiego wprost. Dobra. OK. To jest. Teraz przejdziemy sobie do dokładania tych centków. Zaczniemy może najprościej od góry.
Zwróćcie uwagę na to, że cętki w tej części są ciemne, ostre i wyraźne. Już tutaj są mieszane, to znaczy ciemne, 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 ale też są brązowe. Dużo z brązowych, ale w tej części już jest najwięcej właśnie takich jasnobrązowych. I tutaj znowu przy krawędzi pojawia się taki secik pionowy, no, z kosem lekkim, ciemnych. Więc fajnie różnicować te kolory, żeby nie robić to mechanicznie pod względem koloru. Więc staramy się tutaj więcej szarości pejna, ale tutaj ją przełamać brązem. Tutaj już jeszcze więcej tego brązu i znowu szarość pejna. Przynajmniej w ten sposób. Ok, biorę pędzelek tego typu. Szarość pejna. Mieszam trochę z brązem i w tej górnej części jeszcze więcej brązowego. Brąz tu mam na myśli sienę paloną, barnsienę. W tej górnej części troszeczkę jeszcze wejdę takim brązem. Ok, to jest dość mocne, ostre i wyraźne. I troszeczkę trzeba będzie to zmiękczyć. Pędzel wkładam do wody, odsączam nadmiar wody i wyciągam. Troszkę to przełamuję. Tej części się dość mocno rozlało. Okej. Cały ołówek, który gdzieś tam od dołu przebija, później wygumujemy, więc to nie powinno być z tym problemu. Przynajmniej w tej części.
Pędzelkiem z wodą odsączoną. Tutaj jeszcze ten. Wyciągam. Więcej wody. Wyciągam tutaj te lotki. Ok. Tutaj sobie nałożę wody troszkę. I jeszcze trochę to przyciemnię. Przejdę sobie teraz tutaj na tą część. Te parę piór jest z tyłu, one są bardzo delikatne. Zaczynam od tego, że nałożę sobie tutaj wodę. Ok. Bardzo delikatnie. Nałożę pigment. I w technice mokre w mokre on się będzie rozpuszczał, będzie delikatny. Dobra. Podokładam troszkę tutaj tych znaczków, tych pręg, może tak, tej dolnej części i wejdę sobie w górę. A to więcej brązu. Więcej sieny palonej. Czy mnie słychać tak w ogóle, czy za cicho mówię? Słuchajcie, jeżeli za cicho mówię, to proszę o informację. No, dziękuję. Wszystko ok, dobra. Dzięki. Samą wodą rozmywam to, co przed chwilą położyłem i robi się ten światłocień. Ok. W dolnej części troszkę to zgubię wodą, żeby nie było zbyt dopowiedziane, bo tutaj też jak się patrzy, to ta dolna część bardziej znika, zanika, robi się delikatniejsza, tutaj się więcej dzieje konkretnego. Ale żeby nie było tak całkiem, no to troszeczkę poprawię. To jest taka praca, przynajmniej ja to tak robię, że czasami się coś dodaje, żeby za chwilę to odjąć i za chwilę znowu coś innego w innym miejscu dodać. I suma tych rzeczy robi efekt.
Okej. Dobra. To teraz tutaj jeszcze w tej części. Dodaję jeszcze w kilku miejscach ten fiolet. Ja akurat używam tego fioletu, bo użyłem go w tle, więc chciałbym, żeby gdzieś też się odbił na piórach. Żeby to nie było tylko tak, że jest ten kolor w tle. Więc gdzieś go jeszcze dodaję. Okej. Tutaj jak dla mnie jest chłodniej niż tutaj, to jest białe, to jest takie fioletowo-niebieskie. Troszeczkę tego niebieskiego też dołożę. Zawsze kładę, w takiej sytuacji kładę kolor, a później za chwilę samą wodą jeszcze go rozprowadzam. On to dość fajnie wtedy się rozchodzi. Ok. Teraz jeszcze tak. Akurat ten papier, co mam, średnio się nadaje do wygumowywania, ale spróbuję. Tu są takie lotki, kreseczki różnego rodzaju. Biorę płaski pędzel. On jest nawet taki pod kątem, jak widzicie. Wkładam go do wody. Odsączam nadmiar wody. O co chodzi? Pędzel ma być wilgotny, ale ma z niego nie spływać woda, bo jak będzie spływać z niego woda, to nam będzie wszystko zalewać i utrudniać pracę. I na przykład tutaj spróbujemy przyłożyć, czekamy chwilę i ciągniemy. Z reguły jest już jakiś efekt. Na sekundkę. Chodzi o to, żeby dorobić troszkę takich lotek, to nam pomoże stworzyć w tej przestrzeni takie tą wrażeniowość piór. Oczywiście najlepiej to będzie widać na ciemniejszym kolorze niż na jaśniejszym. Jest większy kontrast. Dobra.
Okej. Dobra. Suszymy całość. Przejdziemy sobie teraz do głowy. Może jeszcze, może tak suszymy. Troszkę to jeszcze przyciemniam ten korpus, żeby bardziej świeciło skrzydło. Tu mieszam ciepłe kolory z zimnymi, w zależności od tego, w której części jestem. Tu jest taki punkt dość mocny i wyraźny, zaakcentowany. Więc fajnie byłoby go też mieć. Z wodą. Przejdziemy sobie teraz do głowy, zaczniemy od oczu.
Nakładamy sobie niedużą ilość wody pędzlem tutaj na to jedno oko i na drugie. Zaczynamy od nałożenia tego koloru takiego żółty indyjski, pomarańczowy lekko, według uznania. Czyli bazą jest żółty kolor. I ocieplamy go. I nakładamy na oko, na całe, dlatego że obwódka i źrenica są ciemne, czarne, to nam przykryją też ten kolor pomarańczowy, więc nie boimy się. Kładziemy na całość. Okay. Powoli sowa zaczyna wyglądać jak sowa. Dobrze. Suszymy. Może jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniemy suszyć. Wysuszmy. W górnej części oka nałożymy też żółty kolor, taki przed chwilą, a troszeczkę go przyciemnimy. Zrobimy coś takiego. Cyk, cyk. Włóczymy pędzel i samym wilgotnym pędzlem wyrównujemy jeszcze to, żeby nie było ostrych krawędzi. Dobra. Suszymy. Okay. Teraz dwa pędzelki. Jeden będzie do nakładania ciemnego koloru, drugi będzie do wyciągania tego koloru. Zaraz pokażę, co mam na myśli, samą wodą. Szarość pejna. Wyciągam świeżo nałożony kolor. Wycieram. Wyciągam w górę. Wycieram. Gubię w górę. I tutaj jeszcze od dołu też podchodzę taką wodą. I od góry też. Za każdym razem czyszczę pędzel. Bo on najpierw zbiera, a później już maluje tym, co zebrał, więc nie możemy, musimy go pilnować, żeby był czysty. Po co to robię? Żeby te krawędzie tych linii były delikatniejsze. No i ta sama historia, wyciągam. Przy okazji buduję troszkę taki kształt oka w ten sposób. Wyciągam.
Nie wiem, czy to widać. Troszkę dam bliżej. Coś takiego. Ok, na razie tyle. Przejdziemy sobie teraz do góry tutaj. Nałożymy trochę tych kropeczek. I też z tej lewej strony delikatnie rozcieram. Okay. Teraz dziób. Jak popatrzymy na zdjęcie, to on jest tutaj dość ostry, dość szpiczasty. Fajnie byłoby, żeby to się udało zachować. Samą wodą znowu staram się modelować okolice tego dzioba. Wykorzystuję ten pigment tutaj, który przed chwilą nałożyłem i delikatnie, ostrożnie go wyciągam w różną stronę. Co jakiś czas płucząc pędzel i wycierając nadmiar wody w chusteczkę. Okay. Póki jeszcze jest mokre, ten dziób, spróbuję go troszkę wymyć. Zobaczymy, czy się uda. Nakładam troszkę tutaj ciepłego kolorku. On się gdzieś znajduje, tak przynajmniej w mojej ocenie, w tej przestrzeni. Okay. Tutaj znowu trochę chłodnego dla odmiany.
Od razu, co mi przychodzi do głowy, żeby wam powiedzieć. O sekundę, ktoś tu coś pisze. Okay. Słuchajcie, co mi przychodzi, żeby wam powiedzieć do głowy, to jest to, żebyście zwrócili uwagę na dobry papier, bo na przykład widzę tutaj problem z właśnie z takim wygumowywaniem samą wodą. I to jest fajny akurat jakiś papier, też bawełna i tak dalej, ale ponieważ ma też żelatynę, jakby struktura jest żelatyny tutaj też nałożona na ten papier, to troszkę inaczej to wygląda. I jest to jak dla mnie gorszej jakości, jakby mniej podatny na jakieś takie poprawki papier. Polecam Artistico Fabriano 300 gram biały. Mega dobry papier. Jeszcze się ani razu nie zawiodłem. I takie rzeczy, które teraz próbuję tutaj zrobić na tym papierze, tutaj średnio to wychodzi, można powiedzieć, że w ogóle, a tam wręcz od razu. Dlatego to też jest jednak ważne. Farby, papier, pędzle i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że będziemy powoli kończyć. Tak to z grubsza wygląda. Oczywiście w momencie, gdy pracuję samodzielnie, bez komentowania, jest mi trochę łatwiej, żeby i skupić się, i podjąć pewne decyzje. Dlatego proszę o wyrozumiałość. Mam nadzieję, że efekt wam się podoba, ale przede wszystkim podoba wam się to, jak, albo zrozumieliście na przykład, jak połączyć główny temat z tłem, żeby to nie były dwa osobne elementy. Idea jest taka, że malujemy tło, wybieramy takie tematy, gdzie możemy sobie pozwolić na malowanie tła w technice mokre w mokre, wtedy z tyłu to wszystko jest mniej wyraźne. Oczywiście troszkę inaczej się maluje, kiedy tło jest tak samo wyraźne, tak samo ostre jak pierwszy plan. Wtedy trzeba już albo mieszać te techniki, albo używać innej techniki. Natomiast zawsze dobrze jest wyeksponować to, co się dzieje na pierwszym planie. Czyli to musi być wtedy ostrzejsze w kształcie i w kolorze. A tło powinno być wtedy zdystansowane, mniej intensywne, mniej wyraźne. Jeżeli zachowamy taką zasadę, to nasze prace będą wyglądały dużo lepiej. Więc jakby zmierzam do tego, że też nie każdy temat jest dobry pod akwarele czy ogólnie pod malowanie, a nawet jak nie do końca jest dobry, to pamiętajmy, że my go przetwarzamy. Powinniśmy go przetworzyć, zrobić coś mam tu na myśli nasze malarstwo, co będzie lepsze od tematu, lepsze w tym znaczeniu, że wykorzystamy właściwości medium, w tym wypadku akwareli, więc przetwarzamy. I nie boimy się, jeżeli coś, nie wiem, nie pasuje, to usunąć to troszkę zmienić konwencję, trochę zmienić kolory, to być może coś poprzestawiać, poprzesuwać i tak dalej, i tak dalej. Generalnie chodzi o to, żeby finalnie wasza praca wyglądała dobrze. Jak oglądałem filmy Alvaro Castaneda, to on właśnie mówi, temat jest nieważny. Ważne jest to, że ludzie jak patrzą na twoją pracę, mają powiedzieć, chcę ją mieć, podoba mi się, jest zarąbista i tak dalej, i tak dalej. To jest najważniejsze. Także nie bądźcie niewolnikami tematów, nie bójcie się przekształcać. Ja uważam, że przekształcanie, przetwarzanie tematu to jest wręcz powinność osoby, która się zajmuje malowaniem, czy ogólnie tworzeniem. Ja sobie jeszcze w międzyczasie wygumuję ołówek, który tutaj najpierw jeszcze do końca wysuszę przed gumowaniem, dlatego że jeżeli bym zaczął gumować na jakimś mokrym obszarze, może dojść do zniszczenia w tym miejscu kartki albo wyciągnięcia koloru i tak dalej, i tak dalej. Na pewno się spotykacie z tym. Więc wysuszę jeszcze tutaj w okolicach głowy kartkę. Za chwilkę będę to gumował. Podpiszę się, zdejmę taśmę i pokażę, jak to wyszło z tym takim naturalnym, ładnym paspartu, który się dzieje, ta rameczka, gdy się zdejmie taśmę.
efekty specjalne, wybaczcie. Okay. Słuchajcie, moja sowa wygląda tak. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała wasza sowa. I mam prośbę, zróbcie zdjęcia, skany, cokolwiek i wkleicie proszę do tego wydarzenia albo do posta, żebyśmy mogli sobie zobaczyć i ewentualnie porozmawiać jeszcze na ten temat. Danuta, następnym razem będzie, powinna być lepsze. Dobrym, a nawet bardzo dobrym ćwiczeniem jest malować ten sam temat dwa lub trzy razy i więcej. Wiem, że to się wydaje żmudne, ale ponieważ malując pierwszy raz popełniamy jakieś błędy i wiemy,
mniej więcej, przynajmniej część tych błędów potrafimy już określić, to przy drugiej pracy lub trzeciej popełnimy tych błędów mniej, a malując za każdym razem nowy temat, narażamy się na nowe błędy i za każdym razem proces uczenia jest trochę wolniejszy, więc polecam malowanie tego samego tematu po kilka razy. Dobra, słuchajcie, przełączę jeszcze widok taki, żebyśmy się widzieli. Sekundkę. Jestem. Cieszę się, Alina, że się podobało. Ania, tak samo dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim, słuchajcie, za to, że poświęciłyście swój czas, swoją energię i chęci, żeby się dzisiaj spotkać, żebyśmy wspólnie pomalowali. U mnie, jak widzieliście wcześniej, coś takiego wyszło. Jestem ciekaw Waszych prac, więc proszę, udostępniajcie je. I jeżeli macie jakieś pytania dotyczące swoich prac, to też prośba, że jak udostępnicie swoją pracę, to właśnie dopiszcie je, ja spróbuję na nie odpowiedzieć. Także bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że znowu będzie okazja. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Miłego wieczoru.